Witam Was, moi drodzy! W dzisiejszym filmiku poruszę temat z pogranicza seksuologii i embryologii. Będę mówił o płci. Wyjaśnię, co determinuje płeć człowieka, jak różnicuje się płeć w życiu płodowym oraz jaką rolę w tym różnicowaniu odgrywa mózg. Wyjaśnię też, na czym polega transpłciowość i niebinarność płci. Zapraszam serdecznie. Jakie są determinanty płci? Karyotyp, czyli zestaw chromosomów. Płeć chromosomalna zostaje zdeterminowana przy zapłodnieniu. Człowiek ma 23 pary chromosomów, z czego jedna para to chromosomy płciowe x i y. Prawidłowa karyotypowa płeć żeńska to 46xx, męska 46xy, przy czym liczba oznacza ilość chromosomów. Ale myli się ten, kto uważa, że płeć dziecka jest zdeterminowana w momencie zapłodnienia. To jest dopiero pierwszy etap skomplikowanego procesu różnicowania się płci. W tym procesie potrzebne jest działanie wielu genów występujących na różnych chromosomach, kodowanych przez niewielu białek, nazywanych czynnikami transkrypcyjnymi, a także obecność hormonów. Każdy z hormonów i czynników transkrypcyjnych musi zadziałać w odpowiednim czasie i odpowiednim stężeniu. W przeciwnym razie proces zostanie zakłócony. Kolejną determinantą płci są gonady. Są to gruczoły produkujące komórki rozrodcze i hormony płciowe. U kobiet jajniki, u mężczyzn jądra. Formują się już w siódmym tygodniu życia płodowego. Wewnętrzne narządy płciowe należą do nich u kobiet jajowody, macica, dystalna część pochwy, u mężczyzn najądrza nasieniowody, pęcherzyki nasienne i gruczoł krokowy. Zewnętrzne narządy płciowe. U kobiet są to wargi sromowe większe i mniejsze, łechtaczka i przedsionek pochwy, u mężczyzn prącie i worek mosznowy. I w końcu budowa ciała. Różnice w budowie ciała, sylwetka, piersi, owłosienie, głos, grubość skóry. Uwidaczniają się w okresie pokwitania pod wpływem hormonów płciowych wydzielanych przez gonady. Jeśli rodzi się dziecko, to co położna mówi matce? Ma pani piękną córkę albo ma pani pięknego syna. A po czym poznaje, że to córka lub syn? Po obecności lub braku siusiaka. Ale to tylko jedna z cech płciowych i wcale nie najważniejsza. Położna nie wie, jaki jest kariotyp dziecka. Czy ma ono jądra czy jajniki? Oraz w jakim kierunku ukształtował się w życiu płodowym mózg noworodka. I tu dochodzimy do najważniejszego zagadnienia filmiku, a mianowicie do różnicowania się płci mózgu. Mózg jest najważniejszym narządem definiującym płeć człowieka. To w mózgu zakodowana jest tożsamość płciowa człowieka, czyli odczuwanie i przeżywanie płci. Nie w członku, nie w pochwie, ani gdziekolwiek indziej. Współczesna nauka dysponuje wiedzą w tej materii. Podam Wam tylko kilka dowodów naukowych na to, że mózg ludzki ma płeć. Przy czym uwaga, cały czas mówię o podziale binarnym na płeć męską i żeńską o niebinarności powiem później. Najważniejszą strukturą mózgową odpowiedzialną za tożsamość płciową jest jądro łożyskowe prążka krańcowego. U mężczyzn jest ono o 40% większe i zawiera około 70% neuronów więcej niż u kobiet. Kolejne struktury mózgowe różniące się między płciami to dymorficzne płciowo jądro okolicy przedwzrokowej dwa razy większe u mężczyzn. Śródmiąszowe jądro przedniego wzgórza trzy razy większe u mężczyzn. Ale żeby kobiety nie czuły się poszkodowane, że wszystko, co wymieniłem dotychczas, jest większe u mężczyzn, to powiem że występuje taka struktura w mózgu, która jest znacznie większa u kobiet i jest to ciało modzelowate. A ponieważ ciało modzelowate jest odpowiedzialne za komunikację pomiędzy obiema półkulami, to, drogie panie, wy macie lepszą komunikację wewnątrzmózgową. Kolejna różnica między mózgiem kobiety a mężczyzny jest taka, że pod i przysadka mózgowa kobiet wydziela pewne hormony w cyklach miesięcznych. Stąd miesiączki u kobiet. Cykliczność ta jednak nie jest powiązana z tożsamością płciową. Jak przebiega różnicowanie się płci mózgu w życiu płodowym? Pierwotnie mózg zarodka jest żeński. Zatem, drodzy panowie, na początku życia płodowego, w dużym uproszczeniu, wszyscy mieliśmy mózgi kobiece. Aby u płodów męskich mózg nabrał cech męskich, czyli uległ maskulinizacji, potrzebny jest testosteron. W dodatku musi on zadziałać w odpowiednim stężeniu i w odpowiednim czasie, czyli do 12 tygodnia ciąży. Jeśli do 12 tygodnia ciąży w organizmie płodu nie zostanie wytworzony testosteron w odpowiednim stężeniu, to maskulinizacja mózgu takiego płodu jest już niemożliwa. Niezależnie od tego, w jakim kierunku przebiegną dalsze etapy różnicowania się narządów płciowych, wewnętrznych i zewnętrznych, mózg takiego człowieka będzie miał cechy żeńskie. Jak przebiega maskulinizacja mózgu? Tutaj trzeba powiedzieć, natura działa w sposób bardzo wysublimowany. Otóż testosteron produkowany przez jądra płodów męskich przenika do mózgu, a później ulega tam przekształceniu do estrogenów, czyli hormonów żeńskich. I to dopiero estrogeny działają bezpośrednio na tkankę mózgową, nadając jej cechy męskie. Czyli panowie, to, że czujemy się mężczyznami, Zawdzięczamy żeńskim hormonom płciowym estrogenom. A skoro tak, to rodzi się pytanie, dlaczego u zarodków żeńskich mózg się nie maskulinizuje? Przecież jajniki płodów żeńskich wydzielają estrogeny, a te powodują maskulinizację mózgu. Ano dlatego, że estrogeny wydzielane przez zarodek żeński łączą się z białkiem o nazwie alfa-fetoproteina i tworzą kompleks estrogen-alfa-fetoproteina, a ten nie przenika do mózgu, bo jest za duży. I do maskulinizacji mózgu nie dochodzi. Co to jest niebinarność płci? W myśleniu o płci posługujemy się systemem binarnym kobieta, mężczyzna. Ale biologia nie jest binarna zawsze będą istnieć osobniki pośrednie pomiędzy cechami zero-jedynkowymi i dzieje się tak w całym świecie ożywionym. Proces różnicowania się płci czy jakiejkolwiek innej binarnej cechy jest tak skomplikowany, że nie jest możliwe, iż wszystkie zarodki przejdą go etap po etapie w taki sposób, że wynikiem będzie wykształcenie się binarnej cechy u 100% populacji. Podam wam przykład jednego zaburzenia różnicowania się cech płciowych. Między 9 a 13 tygodniem ciąży u męskich płodów wykształca się prącie i można. Aby proces ten przebiegł prawidłowo, potrzebny jest testosteron, który pod wpływem enzymu o nazwie 5-alfa reduktaza przekształca się w dihydrotestosteron. I to dopiero dihydrotestosteron oddziałuje bezpośrednio na tkanki i przekształca je w prącie i Ale jeśli wskutek wady genetycznej enzym 5-alfa reduktaza jest nieaktywny, albo jego aktywność jest znacznie słabsza niż normalnie, to proces ten zostaje zakłócony. Co się wtedy dzieje? W najcięższych przypadkach zewnętrzne narządy płciowe płodu o kariotypie męskim będą żeńskie. Dziecko będzie miało łechtaczkę, wargi sromowej, krótką, ślepo zakończoną pochwę z prawidłowo rozwiniętą błoną dziewiczą. Po porodzie dzieci takie są brane za dziewczynki, no bo brak siusiaka. Ale co się z nimi dzieje podczas ich dalszego rozwoju? W organizmie występuje testosteron i może on ujawniać swoje działanie. Zatem podczas dojrzewania, w wieku... 11-13 lat, u takiego dziecka mogą się pojawiać cechy męskie. Owłosienie męskie, sylwetka męska, mutacja głosu. A pod wpływem testosteronu dochodzi również do przerostu łechtaczki, tak, że przypomina ona słabo wykształcone prądzie. Czyli dziewczynka zamienia się w chłopca. W niektórych społecznościach taki fenomen nazywany jest trzecią płcią. W pewnej wiosce na Dominikanie zaburzenie to występuje aż u 2% populacji. Dzieci takie nazywane są doses. Co dosłownie znaczy prącie w 12 roku życia. Jaka będzie tożsamość płciowa takich osób? Najczęściej męska, ponieważ testosteron przenika do mózgu płodu i powoduje jego maskulinizację. Wspomniałem tylko o jednym zaburzeniu, ale zaburzeń w różnicowaniu się płci może być bardzo wiele. Jeśli nie będzie odpowiedniego stężenia hormonów, zabraknie jakiegoś czynnika transkrypcyjnego, nie dokona się maskulinizacja mózgu u osobnika o męskim kariotypie i tak dalej i tak dalej, to może nie dojść do wykształcenia się płci binarnej, kobieta lub mężczyzna i powstanie osobnik z cechami pośrednimi. I spotyka się ludzi z obojnaczymi gonadami, obojnaczymi narządami płciowymi i może to dotyczyć również mózgu. Niebinarność tożsamości płciowej, która jest ściśle związana z rozwojem mózgu, nazywana jest transgenderyzmem i polega na tym, że płeć psychiczna jest niezdefiniowana pomiędzy ktoś odczuwa swoją tożsamość jako pośrednią między kobietą a mężczyzną. Jeśli natomiast tożsamość psychiczna jest przeciwna do budowy ciała czyli mózg o kobiecych cechach i tożsamości, a ciało męskie, albo mózg męski, a ciało kobiece, to stan taki nazywa się transpłciowością. Tożsamość płciowa takiej osoby wynika z budowy jej mózgu, a nie genitaliów, bo powtarzam, i to jest najważniejsza informacja w tym filmiku, to mózg definiuje nasze ja, a nie siusiak, ani pochwa. I gdzie tu jest ideologia? Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. W następnym opowiem Wam o kryteriach diagnostycznych transpłciowości, powiem, jakie są etapy diagnozy i leczenia pacjentów transpłciowych oraz odpowiem na pytanie, czy można sobie wybrać płeć taką, jaką się chce. Jeśli dzisiejszy odcinek wydał się Wam interesujący, dajcie mi sygnał poprzez łapkę w górę.